Dzisiaj jesteśmy na trochę bardziej dzikiej plaży w miejscowości Długa Luka, a w zasadzie to pod nią. Tuż przed miejscowością należy skręcić w lewo, jeśli nie boicie się małego offroadu. Tak jak widzieliście, przyjechaliśmy tu taką szutrową drogą. Parking jest, jak widać, auta stoją i mamy do plaży rzut beretem. Jak widać, doszliśmy tutaj, to jest pół minuty od samochodu i mamy wybór różnych miejscówek. Tam możecie mieć takie łagodne zejście, gdzie może nawet z dziećmi da radę zejść. Tu wszędzie to jest raczej takie skalne kamienie i dość strome, w sensie ja sobie daję bez problemu radę, od małego skakałem po kamieniach w Chorwacji, więc to już zależy, jak kto się z tym czuje. Raczej skakiwanie z kamieni do wody. No i nawet można sobie cień pod drzewkami znaleźć. Taką ładną ścieżką idziecie dalej i dobieracie sobie taką miejscówkę, jaka Wam najlepiej pasuje. Po lewej stronie widzicie wyspę Cres. Za nami część aglomeracji to jest miasto Rabat. Mówi, poopowiadaj artystycznie. Co ja tutaj mogę opowiadać? Tutaj obraz sam się broni. Uwielbiamy takie skaliste wybrzeża, ponieważ w nich się super snorklinguje. Jest fajna rafa, którą można zobaczyć. Bogactwo życia pod wodą. Na pewno taki filmik w naszym wykonaniu już widzieliście. A jeżeli nie, to zachęcamy do zobaczenia filmu o rybkach z Ferajny. Link znajdziecie na górze. Plaża, choć nietypowa, bardzo nam się podoba. Ekwipunek jest. Idziemy do wody. No, po takich kamieniach trzeba chodzić ostrożnie. Ciężar ciała możliwie nisko. One tu wyżej to są takie z takim wapieniem obłożone, a później przy wodzie wapień jest już wypłukany i są same takie czarne. One są wtedy dość ostre. Trzeba uważać. Specjalne buty do chodzenia po wodzie z taką plastikowo-gumową podeszwą. No tutaj zaraz sobie przebiorę na płetwy i będę śmigał. Tu widzicie, jak ostre są te kamienie, więc to gołą ręką można się nawet i skaleczyć. A przy samym zejściu do wody to potrafią być oglonione i wręcz też śliskie. Więc dla tych, którzy są pierwszy raz na takim zejściu, to polecam jednak łagodniejsze podejścia. Jak ktoś już był i wie, o co chodzi, to nie ma problemu. No to płyniemy. Thank you.
podsumowując, jest tutaj piękne naturalne wybrzeże, są strome wejścia po kamieniach, jak i też zatoczki z łagodniejszymi wejściami. Problemem jest tutaj wybór miejscówki, na której chcielibyście być. Widzieliśmy już wiele grup, które dłuższy czas dyskutują, nie mogąc się zdecydować, czy idą tam, czy zostają tu, więc to jest problem. My tutaj mamy jakieś 35 minut dojazdu samochodem. Parkujecie praktycznie przed całą plażą, więc dojazd jest bardzo dobry. Przejeżdża się przez miasto Labin. Jak najbardziej polecam. Ruszamy z Długiej Luki. Jeszcze raz możecie zobaczyć ten dojazd tą szutrową trasą. Całkiem ładna, dobrze utwardzona. Parking też w bardzo dobrym stanie. Tu na dole mieści się chyba spokojnie z 20 samochodów. No oczywiście, jeżeli wszystkie będą zajęte, no to trzeba wracać do góry. Parę aut stało po drodze. O, będzie mi Janka. On tam stoi, czy co? Stoi, bardzo miło z jego strony. No jakimś autem z niskim podwoziem, typu Lamborghini, to tu bym nie jeździł. Ale normalny samochód daje radę. A Lamborghini to możecie zostawić tutaj, zjeżdżając z szosy głównej. Daleko nie jest. Ten cypel ma z dwóch stron plażę. Inne plaże są po lewej stronie, jakbyście zjechali w tą drugą stronę z drogi głównej. Tam jest też jakaś taka długa zatoka z łatwym dostępem. Pewnie dobra też dla mniejszych dzieci. Dajcie znać w komentarzach, jak podobała się ta wycieczka. A my szykujemy dla Was materiały z kolejnych plaż. Widzimy się w następnym odcinku.